Wyprostuj sobie ręce, skup się na tym, żeby ścisnąć mocno ręce na tej kamerce. Dokładnie tak. I tak jak mówię, na moje hasło bungee po prostu tylko przechylasz się do przodu i będzie po wszystkim. Gotowy? Nie. Bardziej nie będziesz, trzeba działać po prostu. Dawaj, przechylasz się na słowo bungee. 3, 2, 1, bungee! Dziękuję ci, żono, za prezent. Ale naprawdę nie chcę skoczyć. Ale zobaczysz, że po skoku stwierdzisz inaczej. Ale... To jest po prostu, wiesz, takie coś, że trzeba to zrobić. Żonie będzie smutno potem, jak nie... Nie szkodzi, że nie będzie smutno, absolutnie nie... Nie szkoda, że jej będzie smutno. O, bo ona tu nie stoi. To widzisz, jaki prezent ty jej musisz kupić. Oj. No tak jak mówię, no emocje się po skoku zupełnie zmieniają. Nie patrz już w dół, bo to ci nic nie da. O, już nam tam dzwonią, żebyśmy skakali. Okay. Także patrz sobie przed siebie. Coś żonie przekazujemy w takim razie na nowym nagraniu. Nie. Po prostu lecimy, tak? Nie. Dawaj, patrz się przed siebie. Po prostu wiesz, rób tak jak mówię, będzie łatwiej troszkę. Patrz się przed siebie, gdzieś tam wybierz sobie punkt na horyzoncie. Chwyć sobie kamerkę. Ja cię tutaj z tyłu cały czas trzymam, także ty mi nigdzie nie polecisz wcześniej niż będziesz chciał. Wyprostuj sobie ręce, skup się na tym, żeby ścisnąć mocno ręce na tej kamerce. Dokładnie tak. I tak jak mówię, na moje hasło bungee po prostu tylko przechylasz się do przodu i będzie po wszystkim. Gotowy? Nie. Bardziej nie będziesz, trzeba działać po prostu. Dawaj, przechylasz się na słowo bungee. 3, 2, 1, bungee! I taki świerszcze teraz. Się doklei w postprodukcji. Stary, ja naprawdę nie chcę. Mam skoczyć. Drugą opcję. Ja cię będę tutaj trzymał i ty się zaczniesz powoli przechylać. Możemy tak spróbować. Ja cię będę trzymał i po prostu na moje odliczanie cię puszczę. Nie będziesz musiał tak by robić tego kroku sam. Próbujemy tak zrobić? Nie, wiesz co, ja jestem strasznie zestresowany. No ja wiem, mi się trzęsą. Każdy tutaj jest zestresowany. I chyba nie chcę wykonać tego skoku. Na pewno inaczej, ja nie chcę go wykonać. Wiesz, teraz nie chcesz, ale zobaczysz, że potem będziesz żałował. Ale mam to gdzieś. W ogóle mam to gdzieś, bo naprawdę mam to gdzieś. Mega mam to gdzieś. Ja, to już mi się podoba. To jest oczywiście w ogóle. Mogę tu sobie kawę wypić, ale nie chcę skakać. Widoszki pooglądane, kawkę można strzelić. Żebyś wiedział. Nagramy fajny film. Rzucimy potem na... Ja nie skaczę, bez koledzy, że zjeżdżam. Ja już mam dobry materiał. Nie, każ mi tu tej pustych przebiegów robić. Co to by była za motywacja dla innych? No, dla nich nie, ale dla kabaretu dobre. Ja ale przecież to w ogóle po co ja tu jechałem? Skakać! Nie, ja nie chcę skakać. Powiedz koledze, że było fajnie, spiliśmy kawkę, herbatkę, spadamy na dół. Znaczy, dawaj, się ogarniemy to. Nie chcę. No dawaj. Nie chcę, no nie chcę. Nie chcę, no. Nikt tu nie chce. Ale już mi się nogi trzęsą. Dajcie, no i dobrze. Dawaj na dół. Nie. Na dół. Nie zgadzam się. Skaczemy. Ale po co? Po chuj. Ja będzie fajnie. Nie, ja już jestem zdrowy. Psychicznie już nie chcę, kurwa, tam skakać. Już mi wszystko przeszło. No pewnie, a nie? Ty nie skakałeś, to nie wiesz. Ja się boję. No właśnie. Ale widoki fajne. Zaliczyłem. Pooglądałem. Byłem na bungee, tak, pooglądałem, byłem na bungee. Tam muszą dobrze sobie myśleć, nie stoją i się cieszą jak debile tutaj na górze. No, oni już dopiero ładują. Dobra. Nie, dziękuję. Dawaj, zrobimy ale tak. Ale jestem bogatym, jest stać, ja mogę tu sobie jechać i zjechać na dobrze. Dawaj! Nie! Dawaj! Nie! Działamy! Nie skręcę kamerkę w dwóch rękach. Nie chcę! Dawaj! Ogarniemy! Nie. Zobaczysz potem, że będziesz mi wdzięczny, że cię namówiłem. Wcale ci nie będę. Ja będę ci wdzięczny, jak przestaniesz mnie namawiać. Jak po skoku powiesz mi... Nie, czekaj. Możesz dać kamerkę, żebym ten oficjalnie na nagraniu powiedział. Jak po skoku powiesz mi, że jednak ci się nie podobało i że żałujesz, że skoczyłeś, to ci daję 200. Ale ja wiem, że mi się będzie podobać, tylko że ja nie chcę skoczyć. Ja mam za dużą barierę, ja nie chcę jakby przeskoczyć tej bariery. Ale bariery są po to, żeby je przeskakiwać. Ale ta jest dla mnie za duża, za wysoka konkretnie rzecz biorąc. Daj chłopakom znać, żeby dali na dół. Ale nie, serio, jak, powiem ci tak, no, wiem jak wygląda osoba, która nie chce skakać i ty nie wyglądasz na taką osobę, serio. Wiem jak wyglądają osoby obsrane tutaj na górze, że już ewidentnie jest taka blokada, ty nie masz tej blokady. Jak nie? A co no, ja robię, jak no się... nie masz aż takiej blokady. Uwierz mi, że wiem, jak wygląda przypadek, kiedy ktoś się boi ewidentnie tutaj i mu się zaciskają ręce i nie chce stąd lecieć.
To nie jest takie coś. Ty po prostu się boisz, bo po prostu z góry nastawiłeś się na dole, że będzie łatwo. No. No tak. A tutaj nie jest łatwo. No ni chuj nie jest. No właśnie. Ani trochę, nawet nie sądziłem, że będę przeklinał. Ale mi się to w ogóle nie podoba, ani troszeczkę. Ani, dlatego ani, patrz ani... się przed siebie. Dlatego od samego dołu mówię, nie patrz w dół. Aha, nie, bo może faktycznie to by miało więcej sensu. Trochę tak. Tak? I skoczyć i pół godziny, pół minuty się bujać. Ja tak, znaczy ten najbardziej intensywny moment jest to pierwszy. A ktoś wymiotował? Nie, to nie działa w ogóle w tą stronę. Nie działa? Bo nie. Ja czuję, że zaraz coś się stanie. Nie, skakaliśmy nieraz zaraz po obiedzie, nawet czasami się w trakcie zdarzyło i też było dobrze. Mówię ci, że właśnie widzę po tobie, że to nie jest tak, że ty masz taką blokadę i że nie chcesz, tylko po prostu obsrałeś się lekko, no bo się zmieniła perspektywa na górze. No. Na dole wydawało się, będzie łatwo, nie jest wysoko, jest nisko. Mhm. Easy. A tutaj jest troszkę problem. Ale po prostu właśnie to trzeba przełamać, nie? Zresetujemy sobie jeszcze raz. A tam już kolejni przyszli. No to oni powinni skakać. Oni chcą skakać. No to ale widzisz, czekają to na ciebie. Jechać na dół. Pojedziemy na dół jak skoczysz. Ja się nigdzie nie wybieram. Możemy tu stać 2 godziny, ale jak nie, ale to, ale ja czytałem regulamin, oni za chwilę zadzwonią. On już dzwonił. No to jeszcze raz zadzwonię. Ale póki nie zamknę bramki, to on na dół nie pojedzie. No to ja na co czekasz? Dawaj, działamy. No nie chcę. No dawaj. No nie chcę. Dawaj. No nie chcę. Ja cię trzymam. Nie chcę. Powoli się przechylasz. Nie. Chwycę nie kamerkę. Chcę, ale nie chcę. Nie chcę. Ale no nie chcę. Ale mnie to ciąży, to mnie zaraz pociągnie samo. Fajnie by było. Nie chcę, naprawdę. Nie chcę, dobrze się bawię. A ja wiem, że ty chcesz. Serio. Bo ty mówisz tak na przekór, że nie chcesz. Nie wiem, ale ja po prostu nie chcę skoczyć teraz. Patrz, jak się zebrała ekipa w zonacie patrzeć. No, oglądają mnie. Chyba na misia patrzą, szukają. Szukają niedźwiedzia. Aha. Tylko, że on tam do nich nie przychodzi, bo ludzi nie lubi. On do nas przychodzi tutaj pod płot. Nie chcę, naprawdę. Dawaj, nie ogarniemy. Chcę. Serio. No proszę cię, no ile razy mam... Działamy! Dawaj! Ja p***, ale dawaj. Nie chcę. No nie chcę. Skaczesz. Jestem uparty, nie chcę, naprawdę. Nie, nie, ja dzięki. Też jestem uparty. Będziemy tu stali 3 godziny. No nie. No nie, tak. Nie, jedźmy na dół. Nie. Ale ja się tu źle czuję. Chcę na dół. Ja też. No, no nie. Ale musisz skoczyć. No nie chcę, no. No proszę cię, no przecież ile razy mam mówić, że nie chcę, no. Jest jakieś prawo na pewno konsumenta. No nie, no nie chcę. Nie, bo nie widzę szczerości u ciebie. Ty myślisz, że człowiek tutaj jak ma skoczyć, to w ogóle jakie myślisz, jakie ma emocje? Myślisz, że mu ale tak jak ci powiedziałem, ja wiem jak wygląda osoba, która się tutaj obsra. Ale ja nie chcę skoczyć, to jest naprawdę do bani. Jak? Fajnie jest. No, fajnie. Patrz jaki duży napis Bungee Wrocław. No, nie chcę, lepiej mówiłeś, nie patrz na to. Nie chcę, naprawdę no to patrz przed siebie. No, dawaj, patrzę. Ogarniemy. Nie chcę, błagam. Ogarniemy, no, skup się na tym, żeby się nastawić bojowo. Nie bądź picza. Lecimy. Piczem. Ja wolę być piczem. Dawaj. No już tu jesteś, to wiesz, no szkoda marnować tak czasu, przebiegów. Swojego czasu przede wszystkim. Uwierz mi, że będzie cię to potem męczyło. Będziesz chciał i tak skoczyć. No to zawsze można spróbować drugi raz, ale wiesz. Ale lepiej od razu, jak już tu jesteś. No jakby nie patrzeć bliżej tego skoku, już nie będziesz. Wyprostuj sobie w rękach dwóch kamerkę przed sobą. Dawaj. A coś mam robić z głową? Czy z... Nie, jedyne co to się położyć po prostu do przodu. Tylko pytanie, czy wybierasz tą opcję, że sam się położysz, czy chcesz się pochylić do przodu powoli, bez czuł tutaj opór, ja cię będę trzymał i po prostu w końcu polecisz. W sensie, że ja mam się powoli kłaść, a ty tak, puszczasz, a będziesz czuł, że ja cię trzymam po prostu tutaj z tyłu, nie? Nie będziesz musiał sam całej tej decyzji podjąć, tylko powoli się zaczniesz przechylać. I ty mnie puścisz, tak? Dokładnie tak. Mogę sobie wodę wziąć. Dawaj, już było dobrze, bo już trzymałeś kamerkę. Właśnie tak trzeba podejść do tego. Dokładnie. Wyprostuj sobie ręce, skup się na tym, że przed tobą była kamerka, że fajne nagranie było. Mam tu gdzieś w ogóle tą kamerkę teraz. A możesz ty mnie wypchnąć? Pchnij mnie! Wypchnąć nie. Możemy zrobić tak, że się pochylisz sam, a ja cię będę asekurował. A to ile musisz się pochylić stopni? No tak po prostu zacznij się teraz pochylać powoli. A? Dawaj. Po prostu wiesz, tutaj tak jak czujesz, ja cię trzymam. No, no. Ty nie polecisz od razu. Ale chociaż powiedz 45 stopni, 10 stopni, bo jakby... Możemy ja się zrobić cieszył, 45. To było... tak dużo nie może. To możemy zrobić 30. A nie może być 10. 30 to tak minimum to. Chyba jasne. Mniej no. Nie dam. Ja pi***.
Dawaj, zacznij się pochylać do przodu po prostu. Tak jak stoisz, nie uginasz się w biodrach, po prostu się przechylasz. Na razie się zapierasz do tyłu. Dwa głębokie wdechy. Mogę trzy? Możesz trzy. Ja poczekam. Dobra, to spróbujemy, ale nie wierzę w to, co mówię. Mogę się za chwilę przytulić do liny. Spróbuję, będę oddychał i coś będę mówił i może coś zrobię. Nie ma problemu. A ty tam zrobisz resztę. Dobra, to tak jak mówię, zacznij się po prostu pochylać. Jak masz na imię? Kevin. Kevin? Tak, nie po polsku. Tak wyszło. Nie jesteś z Polski? Czy jestem z Polski? Z Polski. No to fajne imię masz. Muszę trzymać tą kamerkę. Czekaj. Dobra. Mamy świeżość. Wiesz, wcale tu tyle nie staliśmy. A co mam robić z tymi rękami? Cały czas trzymać przed sobą? Dokładnie tak. I po prostu zacznij się przechylać. Tak jak mówię, będziesz czuł tutaj opór, będziesz czuł, że ja cię trzymam. I przechylamy się powoli. Po prostu powolutku do przodu. Poczekaj. Na razie dostawiasz opór. Wiem. Dawaj, to jest, wiesz, taka bojowa męska decyzja w tym momencie. Trzeba się po prostu zacząć przechylać i tyle. A mogę tak zrobić ręce? Czy lepiej tak? Lepiej sobie trzymaj kamerkę w dwóch rękach. Dawaj, ja cię z tyłu trzymam, będziesz czuł cały czas opór. Zacznij się przechylać już teraz. Dobra. No. Dawaj, zaczynamy, działamy. 3, 2... Spokojnie. 1. Dokładnie tak. Jesteś. Bungee.